Hej, hej, dzień dobry czarodzieje i czarownice! Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Jesteśmy na zadaniu razem z Poppy i musimy odnieść jajo do gniazda smoczycy. Czy tutaj ono się znajduje? Zobaczymy. No i zobaczymy też, jak przyjmie nas, oczywiście magów, ludzi, którzy ostatnio wyrządzili jej dość dużo krzywdy, choć mam nadzieję, że mimo wszystko pamięta, że to my tak naprawdę ją uratowaliśmy i uwolniliśmy, prawda? Jakby nie patrzeć, uciekła, a dalej nie atakowała nas w tym namiocie kłusowników. Coś mi się wydaje, że będziemy jeszcze ze kłusownikami mieli do czynienia. Dobra, artystyczny celtycki szal, który aktualnie nie jest lepszy od tego, co posiadamy. A coś tam... Co było? To ona! No właśnie. To wszystko ładnie, pięknie. Nie chcemy jej skrzywdzić, ale chcemy też przeżyć. Okej, dobra, dzida. Okej. Szybko. Dobra, jesteśmy pod nią, więc nie powinno być źle. Poppy, jak ty się tu znalazła? Oj, dobra. To jest jej domain. Oj. Ona parę razy teraz chyba strzela. Nie! Na dół! Na dół! Dobra, dwa razy bije. Okej. Poczekajmy na kolejne zionięcie. Dobra, dwa razy. Raz, dwa. I biegniemy, dzida. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Dobra, ile razy teraz? Raz. Tylko raz? Okej, dobra, czyli teraz jest uproszczona trochę sprawa. Dawaj jeszcze raz. Dzida. Raz. Chyba musimy... No mimo wszystko podejść tutaj. No jasne, że jesteśmy blisko, tylko musimy tam dobiec. Szybko! Gdzie mam niby zostawić to jajo? Nie pilnuję gniazda, bo nie ma czego chyba, co? Ktoś tu zginął chyba kiedyś. A, Revelio. Nie Revelio, a Reparo. Chociaż i tak do tej pory najlepsze Reparo to było to, które profesor Fig na samym początku na ten kamienny most rzucił. Proszę bardzo, umieść jajo. No oddaliśmy ci jajo!
Chyba zrozumiała, że chcieliśmy jej pomóc. Super. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. No. Jak się dowiedziała, że oddajemy jej to jajo, bo wcześniej to raczej chciała nam zrobić krzywdę. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Właśnie. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Czekaj. Ale że co? Jak to wcale nie odpuścili? Że co, że nas śledzili? No ale teraz smok zabrał. Jajo. Coś mi się wydaje w takim wypadku, że ten wątek Poppy i smoczego jaja jeszcze będzie się ciągnął. Jest taka możliwość. No dobra, zobaczmy, co tam mamy w misjach. Mamy klucze Dedala oraz człowieka z księżycami. Ale mamy też zadania główne, słuchajcie. Spotkaj się z Sebastianem koło górującej kopalni, no i mamy jeszcze porozmawiać z Amitem. Amit już czeka od dłuższego czasu, więc może faktycznie skoczmy do Amita i zapytaj... A tu co jest? Tu jest jakieś zadanie poboczne. Halo. Człowiek ze... Aha, dobra, to jest to. Człowiek ze księżycami. Ale niestety, no nie mamy tylu księżycy, żeby oddać. Bo potrzebujemy 13, mamy chyba 2, jeśli dobrze się orientuję. Więc tak naprawdę trzeba byłoby sobie zrobić przebieżkę po Hogwarcie i poszukać tych demimozów. Dobra, zobaczmy sobie w takim wypadku jeszcze jedno... Albo dobra, nieważne. Chociaż można by było rzucić okiem, ile mamy tych... Ile mamy tych księżycy? 2. Więc jeszcze tak naprawdę potrzebowalibyśmy 11, żeby nauczyć się Alohomora na najwyższym poziomie. Więc w pewnym momencie będę musiał... Revelio. Zarzucić żurawia po całym Hogwarcie. O, a co my tu mamy? Cyk. Tu z kolei... Lumos. Aha. Motylek. Najlepiej przemierzać Hogwart w nocy, jeśli będziemy szukać demimozów, z tego względu, że... One tylko i wyłącznie wtedy się tak naprawdę podświetlają. Lumos. Dobra, tu nic nie ma. Wtedy się podświetlają, no i wtedy też nie ma dużo innych jakichś takich rozpraszaczy, jak właśnie uczniowie na przykład, nie? A czekajcie, a pod spodem nie ma, aby... Demimoza? Revelio. Nie, nie ma. Okej. No to porozmawiajmy w takim razie z Amitem. Amit? A tu jesteś! Chodno tu! Dobra, to jak ja już go znalazłem, to lecimy oddać. Tu. Jezu, w głowie cię idzie zakręcić. Proszę bardzo. No, ha, no. Już myślałem, że mnie tutaj wyroluje. Dawaj, strona z przewodnika. Pięknie. 33 na 50 do kolejnego osiągnięcia. Po goblinecku. Amit? Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting.
I mean, well, might this be dangerous? Oj, może. I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear, good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Okej, okay, jak dobrze znasz gobbledygook? You know gobbledygook. Gobbledygook. How well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. No, pewnie nie, bo nie mówimy po gobbledygooku. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. No właśnie, native Cannot speaker. Wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Okej. Okay. Swoją drogą też miałem ostatnio jakieś takie chęci nauczyć się, aby przynajmniej poznać takie totalne początki jakiegoś języka i się zastanawiałem jakiego. Być może ktoś z was ma jakiś język, oczywiście oprócz angielskiego i polskiego, który lubi i który uważa za ciekawy do nauki w zasadzie, nie? Dobra, wracajmy na mapę świata. I gdzie to jest? A, tutaj. Coś mi się wydaje, że wiem, o co chodzi. Będzie można dotrzeć do innego obszaru. Dalszego obszaru, tak naprawdę, tej całej wielkiej mapy. Tutaj chyba mamy zebranego Demimoza, jeśli dobrze się orientuję, prawda? Posążki Demimoza, tak. Skrzynie skarbów nie wszystkie, ale posążek Demimoza jest. A to jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. Dobra, gdzieś tutaj. Po lewej jest chyba zagadka Merlina, tak. My już mamy tak dużo tej malwy, że praktycznie chyba powinno nam wystarczyć do samego końca rozwiązywania zagadek Merlina. O, co tam się dzieje? Czemu to się rusza? Okej. Okay. Dzień dobry. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Earthgot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. No, damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrok's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to five names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganock, and Rookwood. See, it's on the That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. A co zawierają? For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. No, poniekąd tak. He was, is, determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. I, well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ.
Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. A czyli w ogóle nie możemy dać się złapać, tak? What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult. O, zaklęcie kameleona, let's go. I'll meet and I can do this. I will await your return. Zaklęcie kameleona. No dobrze. Offer an adventure. A ty nie ma żadnego gościa, który mógłby mnie zauważyć. The door is looking at us. Aha. Let's go. Co? Nie widziałeś nas? Jesteśmy niewidzialni. Oh yeah. Dobra. Oko kopalni. Opowiedzieć też oko kopalni, oko kopalni. A real goblin mine. Revelli. Even grander than I had expected. Dobra, załóżmy sobie coś, czym na pewno będziemy musieli walczyć. I cannot believe I can bring it up. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Huh? Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Dobra, zjeżdżamy na dół. Takie trochę krasnoludy z nich, nie? Syk. Co mamy jeszcze tutaj do pociągnięcia? A nie, zaraz, to prześwituje z drugiej strony. O, jak miło. Dobra, możemy stąd wyciągnąć 55 golda. Świetnie. A, to trzeba pociągnąć tak na dłużej. Okej. Syk. Coś mam w zasięgu różdżki? Nie. Ale mamy royalistów Ranroka. Czyli możemy ich zaatakować, tak? A zaraz. Yes, of course. Oj. W zasadzie to można byłoby ich petryfikusować, totalować, nie? Watch your step round here. Petrificus totalis. O, kurde, no. Myślałem, że uda mi się. No, ale tak też wyszło całkiem nieźle i całkiem szybko, sprawnie. Cyk. Można by było też wejść na górę. Tutaj, czy można? Można, ale nic mi to nie da. A przynajmniej na razie. Nie ma nic. Na górze jest jakaś fajna skrzynka i to taka całkiem spora. Syk, Confingo, co nam to dało? Nie za wiele. Ej! To wygląda, jakbyśmy tam mogli wejść. Chyba, że zaraz! A czy to nie otworzy nam tej kraty tutaj? To wygląda tak, jakby mogło otworzyć nam kratę. Prawda?
Tu płynie, jest! Świetnie! No. Kurde. Dobra, styknie. No, i to ja rozumiem. Główka pracuje, bo jestem mistrzem zgadywanek. Zobaczmy, co mamy w środku. Niezidentyfikowany przedmiot na twarz. Pomarańczowy, legendarny. The adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Omid. See if we can find any plans. Bound to be plans. Tu są jakieś plansy. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be plans around here. What could they be building? Cicho. Ej, przecież to się podświetlało przed chwilą. Że można było to dotknąć. Poszedłem zabrać coś innego, żeby mi nie świeciło tutaj w tle. I jajeczko. Dobra, cyk, cyk. Pokradniemy tych lojalistów Ranrocka. Im raczej hajs nie będzie potrzebny, tak samo jak życie, które im odbiorę. Ale dupło! Dobrze, i czegoś ciebie pilnowali? Szukaj. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin. The flourishes are extraordinary. Zawiasy. If you see any more plans or schematics, we can't return to Lodgok empty-headed. No dobra, dobra, ale ty może byś mi to przetłumaczył w jakiś sposób, bo powiem szczerze, że jak na razie to tak jesteś nieprzydatny za bardzo, wiesz, Amit? Tylko się tak strasznie fascynujesz tym wszystkim. Tu są jeszcze jakieś schematy. If I'm translating this Rebellion, and I think that I am, they're building something rather large. Budują coś dużego. I will get to the bottom of what they've been building down here. Aha. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Wow, sporo ich tutaj. Skubańców. What was that? Sick. O, oh, come on, serio, widziałeś mnie? No i co z tym zrobisz? Dobra, no. W takim razie, jak chce się walczyć, to walczmy. Porobiony i ten też. Stay close. Dobra, ale tak czy inaczej warto było ich wyeliminować. Tego tak, cyk. Cyk. Co nam to da? Teraz można to pociągnąć. I otworzy nam się to przejście. Dobra, a tutaj bardzo dużo kamieni. A jeszcze tam coś jest. Ulala. Zaraz, czy to czasem aby nas nie prowadzi do celu naszego zadania? Devil's Snare. Nie, zapomniałem. Rebellion. Liście dyktamy. Pytanie, czy one są aż tak bardzo pożądane przez nas? Raczej nie. Dobra, spadła. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ta główna sala oferowała. Na pewno możemy wejść na górę. Podejrzewam, że jak możemy wejść na górę, to znaczy, że na górze coś będzie do wzięcia.
Eliksir wiganowy jest już maksymalna ilość na naszym koncie. Ale tutaj mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę, ale po drugiej stronie. Trzeba tam jakoś wliść. Tędy. Tutaj powinien być nawet jakiś schemat. Jeśli dobrze widzę. Klasyczna szata. Tu. Do kolekcji schemat. Mhm. Iglica wieży. Świetnie. No i na dole oczywiście zapiski, które też trzeba byłoby dotknąć, żeby Emmett mógł je przeczytać i powiedzieć nam, być może to nakieruje, troszkę zawęzi pole tego, co oni mogą tutaj robić. A tu hajsy jeszcze. Cyk. No i mamy. Another schematic. Rebellion. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. No i co? I tutaj nie przelezę. Ajajajajaj. Czyli musimy chyba, wydaje mi się, wrócić na tamtą ścieżkę. Wcześniej to była opcjonalna ścieżka, żeby doprowadzić tam jakąś tą pompę, czy to ogólnie tą wodę. A tutaj bardzo możliwe, że będzie wymagane. I są kolejne wrota z tego skarbca. Czy my chcemy się znowu skradać? Powiem szczerze, że zazwyczaj tylko i wyłącznie jednego jesteśmy w stanie wyeliminować tym skradaniem się. Bo oni są tak rozłożeni, że ciężko może być do nich wszystkich podejść od tyłu. A zaraz, a czy to nie jest? Tak, to jest odnoga, którą widzieliśmy od drugiej strony. Cyk. Niestety nic lepszego. Ale bardzo dobrze, dlatego że możemy podejść do gościa, który strzela od tyłu. A to nam da zdecydowanie przewagę. Okej. Oj. Revelio. Tam jeszcze jeden strzelający jest. Tu musielibyśmy zrobić tak, cyk. O kurde, ich tam jest jeszcze więcej. Chyba wydaje mi się, że zrobiliśmy lekkie zamieszanie. No, cała trójka wyszła szukać tego, kto to zrobił. Się tak stali przez dłuższą metę, kurde no. Ajajaj. No cóż, jak nie chcecie po dobroci, to będzie po złości. No. Jezu, co to jest? Nienaładowane. O. O ty mendo. Chyba porobieni. I w wyznaczonym czasie. Minuta 30 jeszcze została. Jęknie. Dobra, coś trzeba tutaj podpalić? Chyba nie, ale na pewno mogę pociągnąć. Tylko, że to mi nic nie da. Muszę najpierw z drugiej strony podpalić. Okej, okay, dobra, już widzę. Cyk. Otwórz. Revelio. Tak. Cyk. Kolejne plany. I wydaje mi się, że to są ostatnie plany, które tu znajdziemy. Maszyna jakaś. No, to do tego też doszedłem. Bo są narysowane, okej? Okay? Do tego też doszedłem.
Dobra, wychodzimy na górę. A na górze też jest jakaś skrzynka. Podejrzewam, że z kolekcją. Oj, sorry. Ty, a mi... teleportował. O, przepraszam. A nie mówiłem, że będzie niebezpiecznie? Nie mówiłem, co? Przepraszam. A cóż my tu mamy? Alohomora na drugim poziomie. Dawno nie otwieraliśmy zamków. Pyk. Proszę bardzo. I tutaj mamy coś do kolekcji. Świetnie. Portret w ramkach. Gobbledygook. Świetnie. Dobra, gdzie ten Lodgok na nas czeka? A, dobra, tu jesteśmy na... Tutaj jesteśmy prawie na zewnątrz. Oby tylko oczywiście lojaliści na zewnątrz na nas nie czekali. Bo jeśli ktoś doniósł, a zrobiliśmy tutaj lekkie zamieszanie, to możemy nie mieć ciekawie. A nie, jest git. Nikogo tu nie ma. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Armeet. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me. But I get to write the book about this escapade someday. No, tylko bez nazwisk, okay? Without further ado, adieu. Bez nazwisk, proszę. A tymczasem Lodgok mógłby nam dokończyć to, co nam opowiadał, nie? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrok's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrok's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrok was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrok murdered her? Jest taka opcja. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrok, transforming all of them.
I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrok never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my owl. No, to zaczynają się te historie trochę krzyżować. Tak, żona profesora Figa, wspólna praca z Lodgokiem nad tym, co tak naprawdę później trafiło w nasze ręce. Oh, god damn. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!